Czas na weekendową prognozę pogody. Adam Giza, kłaniam się i zapraszam. Piątek. W piątek Polska znajdzie się w siodle barycznym pomiędzy słabym niżem nad Bałtykiem i niżem nad Adriatykiem oraz między wyżami znad Zatoki Biskajskiej i znad wschodniej Ukrainy. Taka sytuacja oznacza niewielkie zróżnicowanie ciśnienia, słaby wiatr, niewielkie zachmurzenie i temperaturę powietrza od 23 do 24 stopni. Jedynie na wybrzeżu, w związku z bliskością ośrodka niżowego, będzie nieco chłodniej, będzie także więcej chmur i mogą wystąpić opady. Sobota. W sobotę znajdziemy się w zasięgu słabego wyżu, który przemieszcza się znad zachodniej części kontynentu na wschód. Będzie nadal sporo chmur, ale temperatura powietrza wzrośnie miejscami nawet, uwaga, 27 kresek. Czas na niedzielę. W niedzielę potężny niż rozbuduje się nad Wyspami Brytyjskimi, spychając układy wyżowe nad Europę Wschodnią. Polska pozostanie nadal w zasięgu wyżu, którego centrum znajdzie się nad Ukrainą, ale napływająca masa wilgotnego powietrza przyniesie większe zachmurzenie i niestety opady, a także burze. Będzie umiarkowanie ciepło. Temperatura powietrza w kraju wyniesie 21 stopni, najcieplej w Lublinie 25. Teraz to wszystko, do usłyszenia.